poruszasz się autostradą i zamierzasz ją odpuścić. Czy hamowanie rozpoczniesz po wjeździe na pas wyłączenia zjazdu? Tak jest. Chodzi o to, żebyśmy jak gdyby w tempie z tego pasa środkowego, którym żeśmy zjechali, je, którym żeśmy jechali, żebyśmy w tempie zjechali na prawy pas i jeżeli jest wymagane zmniejszenie prędkości, to na tym prawym pasie, dopiero jak jesteśmy, Powinniśmy to wytracenie prędkości dokonywać, żeby nie było sytuacji takiej, że jesteśmy jeszcze przed zjechaniem, już hamujemy, a jadące za nami rozpędzone samochody no, są zmuszone przez nas też do tego hamowania. Zjeżdżamy na ten prawy pas, dopiero hamowanie wykonujemy, na tym, będąc na tym prawym pasie.